Drodzy stalkerzy, nadszedł ten czas, gdzie musiałem jednak, no cóż, zapomnieć o Leszce. Mamy tu nową ekipę. Jest z nami senior sergeant i jest sergeant Mamajew oraz gościu Walentinów. To jest ekipa dwóch typów, którzy będą mi towarzyszyli przez, mam nadzieję, większość drogi. To są zaawansowane typy, więc mam nadzieję, że dadzą radę mi tutaj pomóc z sytuacją. Sytuacja jest taka, że udaliśmy się do obszaru na zachodzie, czyli do Dead City. I tutaj teren jest bardzo niebezpieczny, ponieważ znajduje się tutaj obóz najemników. Jeżeli, no, w jakiś sposób się z nimi skonfrontuję, to śmierć frajerom po prostu padnę. Mój plan jest taki, żeby jak najszybciej dotrzeć do, uwaga, na północ zony. Mamy tutaj główne zadanie, czyli Living Legend i Enclave. I chcę się dostać do Zatonu, jednak żeby tutaj dotrzeć, muszę przebrnąć do Jupitera, a żeby do niego dotrzeć, to muszę dojść do Limańska. A do Limańska droga prowadzi przez Dead City, w którym się aktualnie znajdujemy. Więc tak naprawdę dalekiej drogi nie mam, ale kusi mnie ten staż zielony, który znajduje się w tym budynku. Niemniej jednak czeka mnie gruba konfrontacja, więc skupmy się na robocie. Mamy wyposażenie, wydaje mi się odpowiednie do tego typu zadań. Troszkę nie za wiele mam amunicji, ale spróbujemy przebrnąć przez te tereny. Ja już wiem, że tutaj łatwo nie będzie. Mamy też nowy detektor, który, przyznam szczerze, działa całkiem sensownie. Pokazuje mi pozycję anomalii, jednakże nie do końca łapie sposób, w którym pokazuje mi artefakty. W jaki sposób tu pipczy, ale no jeszcze nie wykryłem żadnego artefaktu. Nie wiem, czy to jest jakaś biała kropka, czy mrugające coś takiego, co mi zasugeruje, że jednak w tym obszarze znajduje się artefakt. No niemniej jednak jakbym chciał właśnie przejść przez jakieś zgliszcze, powiedzmy sobie, sporej ilości różnych anomalii, to na pewno dam radę. Dobra, znajdujemy się już coraz bliżej mojego terenu. Mam włączoną minimapę, żebym się w tym wszystkim odnalazł. Nie jest to zbyt profesjonalne, ale na pewno mi sporo pomoże. Przede wszystkim w poszukiwaniu Staszy, więc to jest takie spore ułatwienie, chociaż troszkę traci na imersyjności. Więc co jakiś czas będę po prostu dezaktywował ten taki bajer dodatkowy. Okej, tu już widzimy, jest ekipa weteranów, więc... pytanie właśnie, czy mogę ich tu zdejmować? Boję się, że jak rozpocznę... A tak, to tu się zacznie jadka, więc ja myślę, że odpowiednio się do tego trzeba przygotować. Przygotujemy się w ten sposób, że moją ekipę wsadzę tutaj. A, tylko że oni nie chcą. Dobra, trzeba pozdejmować paru typów, bo oni będą tutaj mocno mnie łoili. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale no, jakoś muszę sobie z tym poradzić. Jeden leży, jeden, który się tutaj czaił na mnie. Na razie wygląda w miarę bezpiecznie. Nie widzę tutaj podstaw ku temu, żeby iść na górę budynku. Aczkolwiek zaraz tutaj znajduje się Staż, czyli musiałbym się dostać do obszaru, który jest za siatką. Więc może lepiej będzie, jak na chwilę tutaj posprawdzam teren, czy aby jednym strzałem, takim cichaczem, nie zwabiłem jakiegoś typa. Nie widzę nikogo. Więc trzeba podjąć to ryzyko, licząc na to, że nie dostanę kulki w łeb. Łatwo nie będzie, ale powoli idziemy, skradając się. Tutaj nic nie ma. Powinno być Staż zaraz obok. Więc ja bym chciał, żebyście wy zaczekali mi tutaj. A ja delikatnie obejrzę ten teren, nie wychylając się zbytnio. Bo obawiam się, że dostanę kulkę i tyle będzie po ptakach. A to jest teren najemników. Ich tu jest od groma. Jeszcze widzę różnego rodzaju anomalie. Sprawdźmy tylko. Jak daleko ode mnie? Pod szósteczką. Jest tylko elektroanomalia. Żadnych artefaktów. Więc spokojnie damy radę. Tylko muszę jej uniknąć. Więc nie mogę przejść z tej strony. Muszę przejść tutaj na prawą. Znajdujemy się na markecie. Jednak konfrontacja. Był jeden typ, który mnie zauważył. Teraz wyleci tutaj cała horda szarda. O! Skąd tu wylezą? Dobra ekipa. Proszę, follow me, agenci. Ja bym chciał, żebyście tu wbiegli ze mną.
stay far. Nie no, bądźcie blisko. Chodźcie tu, chodźcie tu. Ja bym wolał jednak, żeby oni tu zostali. Latareczka mi padła, muszę załączyć latareczkę. Dobra, a teraz dajemy, proszę... zaczekajcie tutaj i fire at will. No nie wierzę, że jeden już leży. Jeden agent leży. Na cholerę mi ta ekipa. Tak naprawdę najlepiej sobie solo poradziłem. Oj! Oj, wysrało mnie granatem. Nie, no, więc sami widzicie... To nie jest obszar przyjazny towarzystwu, tak? Jednak najemnicy mają to do siebie, że oni potrafią nieźle dać w kość. I tutaj zastanawiam się nad tym, czy jest w ogóle sens z nimi walczyć. Z jednej strony warto, tak? Bo jeżeli cokolwiek jestem w stanie zlutować, to oni będą mieli bardzo, bardzo dobry loot. Tyle, że napotkałem ekipę, wiecie, no całą bazę. To nie są bandyci, to nie jest jakaś tam fuszera wśród osób, więc wydaje mi się, że z bandytami jestem w stanie sobie jakoś skonfrontować, ale z najemnikami to nie z taką ilością, dwóch, czterech, maks sześciu najemników, a jeszcze na bliską odległość to jest samobójstwo, więc sami widzicie, że zona mnie w żaden sposób nie rozpieszcza. Więc musimy sobie poradzić na swój sposób, omijając wszelkiego rodzaju konfrontacje. Chciałbym dojść do tego stasza, natomiast spróbuję to zrobić w miarę taktycznie, bo ten stasz znajduje się tutaj bliziutko, tylko ja będę się musiał zakraść do niego i spróbuję to zrobić w sposób, powiedzmy sobie, taktyczny, czyli ekipa zostanie tutaj w trybie oczywiście stealtha, więc wy tutaj grzecznie zostaniecie. A ja spróbuję raz jeszcze podchodząc od tej samej strony, tu w ogóle jest jakieś dziursko. Okej, w tym miejscu nic nie ma, więc spróbuję podejść delikatnie, sprawdzając, czy tu faktycznie tych typiarzy nie ma. Trochę za blisko jestem. Już mnie któryś tam wypatrzył. Dobra, ekipa, nie, no spierdzielamy stąd, bo my tutaj nie przeżyjemy. Proszę za mną. Tak czy siak miałem się dostać do Limańska. Dawajcie fire at will, jeżeli tylko któryś się pojawi, to macie strzelać. Myślę, że jestem w stanie ich wykończyć, tylko ja bym potrzebował bardzo dużo czasu, na przykład chodząc na dach. Gdzieś, gdzie nikt mi granatem nie pierdyknie w łeb. Te drzwi prawdopodobnie są do otwierania. Ale tutaj ich się wysrało. Chodźcie tu. Ignore combat. Follow me. Palą mi i z nikim tam nie walczyć. Być na gotowie. Nie, jednak muszę stąd uciekać. Nie ma opcji. Dawać mi szybko do Limańska. Już. Sprawa załatwiona. Też kolejna rzecz jest taka, że tej amunicji nie mam zbyt wiele. Powinienem tu przyjść. Jak najbardziej. Powinienem tu przyjść, ale tylko i wyłącznie nocą. Nocą jestem w stanie cokolwiek zdziałać, bo wydaje mi się, że nie będą aż tak bardzo mnie mocno postrzegali, więc jestem w stanie się schować, uciec, skitrać, w razie czego walnąć parę kulek gdzieś tam za krzaka. Na pewno nie mogę tego zrobić w ciągu dnia, bo od razu się zlatują i wiedzą, gdzie jestem i po prostu ginę. No. A co czeka mnie w Limańsku? To jest pytanie za 1000 punktów.
Tego nie wiem. To musimy sprawdzić, bo to jest nowy obszar, do którego w tym momencie po raz pierwszy docieram. Dead City zresztą też. W Dead City się nigdy nie znajdowałem. Poza tym, że teraz, tak? Sprawdziłem sobie, że jest tam Mercenary Base. I wiemy, że tam jest bardzo niebezpiecznie. Dobra, ekipa. Wy jesteście na stealth modzie i najlepiej, żebyście byli. Ja jestem w Limańsku. Jak duży jest ten obszar Limańska? Całkiem sporo. Ja się muszę dostać na samą północ, aż do Jupiteru. A do Jupiteru mamy Desert Hospital, w ogóle jakiś nowy obszar. Ja muszę przejść tak naprawdę do rzeki. Więc to nie jest duża, długa droga. To kojarzy mi się trochę z tym, z Counter-Strike'iem. Nie wiem, jak dużo jest tu anomalii. Nawet nie wiem tak naprawdę, co tutaj znajdziemy, więc muszę być bardzo uważny. Idziemy po kolei. Słyszymy strzały na zachodzie. Tylko, że tam nikogo nie widzę. Nie widzę też żadnych anomalii. Są pierwsze anomalie toksyczne. Ale wygląda znośnie. Zobaczmy, czy mam amunicję do shotguna na ewentualne potwory. Tu jest ok. To jest totalnie nowy obszar. Okej, dobra, szybki strzał, ale mam refleks, cholera jasna. Po prostu tak to ja mogę załatwiać typiarzy. Obstawmy boczny teren. Na pewno muszę zmienić sobie... Shit. Nie chcę walić z automatu. Pojedyncze strzałki chcę. Myślałem, że tutaj ekipa tych serżantów to jednak będzie ekipa zaawansowana. Oni tam gówno potrafią. Dobra, spróbujmy tędy. Ten leży. Ten żyje. Więc ja tu wykończę typiarza. To jak oni by nie szarżowali, to by nie pasowało. Banda idiotów. To jest mój agent. Ty tu leżysz, do góry czysto. Jeszcze kogoś tam wypatrujemy. Bardzo dobrze. Być może w tym budynku ktoś siedzi. Nie, drzwi zamknięte. Próbuję obejść to naokoło. Tutaj jest czysto. Jeszcze któryś tam agent? To jest mój. Szybki headshot. I pozamiatane. Niestety jest to spory obszar promieniowania. Ale wydaje mi się, że teren jest w miarę oczyszczony, więc dobra, no to klasycznie trzeba zlutować. Sprawdzić, co mamy. I ocenić, czy mamy coś lepszego niż mam. No na pewno amunicja się przyda. Mercenary BM5, Armored Suit. Dobry sprzęcik, jednakże na razie tutaj mi się nie przyda. Supresor na pewno się przyda, spluwka średnio. No i oczywiście zarabiamy na badżach, tak? Badże są bardzo ważne. Dobrze, że mam teraz tego killtracka całego, czyli nowy rodzaj... Boże, jak to się nazywa? Nowy rodzaj detektora, tak? I on mi pokazuje, gdzie leżą ciałka, których w razie czego nie sprawdziłem, na niebieskie kropeczki. Więc mogę śmiało sobie tutaj porównywać właśnie wszystkie rzeczy, żeby w razie czego niczego nie przegapić. Więc mamy jeszcze dwa ciałka widoczne na mapie. Tu jest następne. PDA jest exosuit, więc to na pewno chciałbym wziąć. Tylko, że nie wiem, czy będę w stanie to udźwignąć, więc prawdopodobnie zaraz to zlecę jakiemuś typowi. Mam nadzieję, że nie przepadnie z towarem jak reszta ekipy. Helmet. Tak naprawdę... Dobra, headlampy się przydadzą, bo to są zawsze dodatkowe... rezystory, kondensatory, to wszystko się przyda. I bardzo dużo amunicji, plus to... plus ramrody i light, to jest powyżej 35%, więc kim ty jesteś, koleżko? Mamajew, Mamajewie drogi, ja tu mam dla ciebie robotę. Proszę mi tachać cięższe przedmioty, czyli na przykład to ramę i rzeczy, których tak naprawdę w tym momencie nie będę użytkował. Ja bym chciał, żeby on sobie to kulturalnie nosił.
Północ to terytorium monolitu, więc się zacznie. A ja tu widzę, że promieniowanie mnie wykończy, a mój pancerz też mi nie pomaga. Dobrze, to łyknijmy sobie w takim razie zupkę antypromienną. No i zagrało. Teraz tak, tam jest jakiś tunel. Ten tunel prowadzi do Czerwonego Lasu, czyli nie tędy. Ja w ogóle w złym kierunku poszedłem. Ja powinienem się udać na północ. Kompas jest słabo widoczny. Północ jest w tym kierunku. Więc musimy zmienić kierunek jazdy. Idziemy na północ, więc pójdziemy teraz tą strefą. Tutaj mamy jakiś rodzaj anomalii. Zwykła anomalia, obok której przejdziemy sobie bez żadnych problemów. Drzwiczki, których pewnie nie otworzę, bo czemu by tak, no ze stali wykonane. No. Powoli trzeba obejść ten teren i tak naprawdę powinienem iść na północ, czyli tu jest moja droga. Niepotrzebnie wystartowałem na południe. Traciłem parę sekund. Wygląda bezpiecznie. Ale tym terenom nie można ufać. Tam się coś świeci. Prawdopodobnie ognisko albo jakiś rodzaj gasta. Creepy. Ale tutaj mógłbym mieć swój obóz. Okej, okay, teren północny to monolity. Monolity, monolity, dziady pierdylane. Gdzie mogę się schować? Mogę tutaj za ścianą się schować. Przykro mi ekipa, ale widzę, że wam tutaj się nie poszczęści. Zostałem z tym sam. No niestety, jeden leży. Jednak te tereny są zbyt ciężkie. Jeśli chodzi o walkę z monolitem, to zostaje kompletnie sam. Dwa monolity leżą. Tak naprawdę ta ekipa chłopaków to jest mi do niczego. Fajnie, że są, że pomagają, ale nie nadają się tak naprawdę na pójście na sam front. Ja teraz jestem schowany w mroku. Ten jest pozamiatany. Z latarkami to sobie migajcie, ale tutaj nie do mnie. Dobrze, sergeant poleciał do przodu. Jeden leży. Na północy. Słyszę strzały. Jest, widzę typa. Dead. Dobrze, że oni mają latarki. To mi bardzo dużo ułatwia. Tak, zabraliśmy. Dobra, na razie proszę cię, nie walcz. Sprawdźmy, co mieli ze sobą i nie wiem, gdzie sergeant padł. Mogę szybko sprawdzić ekspertów. Kasa. Tutaj. Kasa, nic ciekawego, oho. Dobra, oberwał. Jednak będę musiał korzystać z urodzaju w nocy. To mi daje przewagę nad ekipą. Nic ciekawego. Upgrade. Upgrade, którego tak naprawdę nie wykorzystam w pełni. Tutaj mamy jakieś ciekawsze rzeczy. Oho. Dobra, padł. I tutaj mamy co? Backpacka, mamy steampacka. Kerozyna jest całkiem spoko, mogę to zabrać ze sobą, aczkolwiek nie sądzę, że to teraz wykorzystam. Tyle monolitów to ja tu dawno nie widziałem. Dobra, następny padł.
A to jest nasz sergeant. Powiedzcie mi, że to nie on nosił towary. Oczywiście, że on nosił towary. A Jezusie. Jeszcze miał dobrą spluwę. God damn it. No nie dam rady po prostu z tą ekipą. Może mu zostawimy ten sprzęcik. Niech on to nosi, baterię. Aczkolwiek prawdopodobnie, zresztą sami możecie mi polecić, czy powinienem zostać sam, bo widzę, że AI nie jest tu zbyt skłonny do współpracy ze mną. Powinienem zbierać te wszystkie suppressory. Amunicja, steampaki na pewno, granaty poniekąd się przydadzą, chociaż tutaj w wielu przypadkach ich tak naprawdę nie wykorzystuję. Suppressor kerozyna się przydał, to jest dosyć sporo warte. I na północy jeszcze dalej słyszę różnego rodzaju strzały. Generalnie to jest spoko sposób na dochód. Czyli zbieranie właśnie suppressorów. Czyli tych, no, tłumików, tak? Ewentualnie właśnie tutaj diatar suppressor, bo sam jeden jest warty na przykład 1800 rubli. I one chodzą po całkiem sensownych cenach, je się da sprzedać. Broni natomiast się nie da sprzedać, tu się może pojawić spory problem. Dobra, wkraczamy dalej w Limańsk. Zostało mi sporo drogi do przebycia, bo znajdujemy się tak naprawdę w połowie drogi. A w zasadzie już tutaj zaraz będzie... Okej, idzie. No, więc praktycznie jestem już w połowie drogi. Jeszcze troszkę mam terenu do przebycia. Uuu, tu jest jakiś, kto to jest? Monolit. Chyba najwyższy rangą. On tu miał dwa dobre luty. Całkiem sensownie tutaj typiarz wygląda. To mogę zdisasemblować, zobaczyć, czy z tego będzie, ale nie mam towaru. No, więc... Ta spluwka mnie zastanawia, co to jest. Stern AUG. Ciekawy, supresora ma, więc to możemy wziąć. Skurczybyk. Ani się słowem nie odezwał, a zaatakował. Oberwałem. Ile nieuwagi. No nic, robimy mały przestój na tych terenach. Muszę naprawić pancerz, bo już widzę, że troszkę oberwał. I będziemy działali zaraz dalej. Posprawdzam te PDA-je. I mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Dzięki, że byliście. Już powoli dobiegamy do końca z serią. No i będę szukał nowych serii do rozpoczęcia, jeżeli tylko skończę fabułę Stalkera. Będę myślał, co dalej zrobić ze swoim życiem. Do zobaczenia. Cześć.